Plamy widać aż tutaj, także jakaś robota nas czeka, tylko nie wiadomo jak długa i jak ciężka. Może nic strasznego, nie? To, że wyciekło, to jest skutek, ale to nie jest przyczyna, a my musimy znaleźć przyczynę. Zróbcie tak, żeby było dobrze, żeby mógł wsiąść i jechać, bo samochód jest potrzebny codziennie. Codziennie musi jeździć, codziennie musi na siebie zarabiać. To, co ja panu mogę obiecać na ten moment, to, że podniesiemy maskę, zdiagnozujemy i zobaczymy, co się stało. Od czegoś musimy zacząć, nie? Awarii uległo BMW X6 z 2009 roku. Pojazd posiada 3-litrowy silnik o mocy 286 koni mechanicznych. Sprawdźmy poziom płynu. No zobacz, Tomek, już całkowicie pusto, popatrz, nawet tam jakiejś pojedynczej kropli nie ma. To bardziej mi martwi, że tu nic takiego nie widać. No ale widzisz, że to auto jest zabudowane mocno i to nie jest takie, że wiesz, tu wszystko będzie na wierzchu jak w Ładzie albo dużym Fiacie. Teraz zacznijmy od rozbierania zbędnych elementów. Masz fit powietrza. Jest ciężkie to powietrze. Nie mogę tam nic, wiesz, dopasować to. Otworzę, kurczę, nie widać tego. To dawaj telefonem, bo to też nie dosięgniemy tam oczami. No, bo tu nie busik jest. No i widzisz, jak technologia w służbie człowieka. No bo telefon tam włożysz, okej, okay, nie włożysz. Dobra sprawa. No i co, zdemontowaliśmy osłonę, ale nic nie widać, nie? No i te coś jakieś przewody odsłoniły, ale one, wiesz, wyglądają na całe, nie? No ale tutaj jest, wiesz, mętlik tych wszystkich przewodów. To jest olbrzymi silnik, wszystko jest tutaj, wiesz, wpakowane na bardzo ciasno, a my szukamy wycieku. Ten to chodzi, nie chodzi. O, widzisz? Pazodem. No i mamy. No, przewód jest ewidentnie łamany. Widzi pan, tu jest plastikowy kruciec. To nie jest tak, że to jest dobra wiadomość, że my to mamy. To jest bardzo zła wiadomość. Tutaj brakuje drugiej jego części. No teraz to ja nawet tej drugiej części nie widzę. A ja nie tylko ją muszę widzieć, ale muszę mieć do niej dostęp taki, żeby tą część wymienić. I co, że rozgrywa cały silnik? Nie, tylko pół. No z kiedy ten przewód jest? No tu jest data, tak? No zobacz, ja nie widzę takich małych cyfr. 097, czyli 2009 rok, lipiec. Skąd to wiecie? To ten ma pan taki ładny piktogramik. Dla większości osób nic nieznaczący, a to jest data produkcji danej części. Jest taka strzałeczka, ona wskazuje miesiąc produkcji. Po lewej stronie i po prawej stronie strzałki są cyfry. One mówią nam, jaki to jest rok. Czyli 09 po obu stronach strzałki i strzałka pokazuje 7, czyli lipiec. Wszystko jest znakowane. Tomek w dalszym ciągu demontuje kolejne części, żeby móc dostać się do zniszczonego krućca. Tam to chyba najgorsze, bo już tam nie ma jak wejść kluczem, nie? No spokojnie, jeszcze tam jest na samym końcu przy ścianie. Jeżeli coś panu wydaje się najgorsze, to znaczy, że nie zna pan kulis mechaniki. No nie, 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 dla mnie to jest czarna magia w ogóle. Nie, no śrubki ładnie wychodzą. Nie tak szybko jeszcze, zostało 4 sztuki. No, wie pan, one ładnie wychodzą, ale tak nie do końca, tylko trzeba je stamtąd wyłowić, tak żeby nam żadna nie spadła na dół, no bo jeżeli nam coś spadnie na dół, no to mamy teraz łowienie. To nie chodzi o to, że nie możemy dać nowej śruby, bo możemy dać nową, tylko musimy wiedzieć, gdzie ta wpadła. No tak, żeby nie wpadła gdzieś, żeby coś nie przyblokowała, nie? No bo może być mała śrubka, duży problem. No i sam pan widzi, jak wygląda demontaż tego elementu, tak? Właśnie widzę. Miejsca tyle, że się nie ma gdzie we dwóch zmieścić. Kable upakowane pod samą grodzią. Ciężko dojść, ciężko tam dosięgnąć. To by trzeba było mieć 3 metry wzrostu, żeby jak żyrafa tam zaglądać od tyłu. Faktycznie, pół silnika nie ma. Teraz widzimy, gdzie się urwało. Proszę, mamy brakujący element. Bo widzi pan teraz ten kruciec? Kiedyś był jednym elementem, a tu ewidentnie widać, że to są dwa elementy. Pękło to. Czas, temperatura, wibracje, eksploatacja. Przecież też on jest cały czas ogrzewany przez ciecz chłodzącą, jest cały czas gorący w trakcie pracy silnika. To jest jednak tworzywo sztuczne, ono jest bardzo fajne, bo lekkie, dużo tańsze w produkcji niż elementy metalowe. No niestety, kosztem trwałości. Chrupnął, trachnął, wie pan jak kości u żużlowców. Zniszczony kruciec łączy głowicę silnika z przewodem chłodnicy. W wyniku awarii z łączki doszło do wycieku płynu chłodniczego. Silnik osiągnął zbyt wysoką temperaturę, dlatego dalsza jazda jest niebezpieczna. Czyli co, zawleszkę odpięta, wyciągamy, nie? No i co, nie chce iść? No tamten poszedł pięknie, a ten tutaj przywarł. Szczelne pewne połączenie, nieruszane od wielu lat. A jakimś narzędziem, śrubokrętem czy czymś to nie zejdzie? Nie, bo może uszkodzić jeszcze panu ten przewód. Tu jest jakiś kurcze metalowy kruciec, kurcze, może jego trzeba było poluzować? Nie, nie możemy tu nic metalowego użyć, bo może uszkodzić panu cały kruciec. Za to widzi pan, jest opaska, ona jest założona przez fabrykę. Aha. Jeszcze lepiej to widać tutaj. To jest tutaj zarobione na stałe. My musimy odpiąć ten plastikowy kruciec. I jeżeli my tu się gdzieś zaczniemy wbijać śrubokrętem, możemy po prostu uszkodzić kruciec, który jest na wężu. No i będziemy szli w kolejne elementy, w kolejne wydatki, w kolejne koszty zupełnie niepotrzebne. Powiem, że to jakoś roztrajbota jak. To nie wiesz co, jak mówisz, to sam to zrób. No co, nie zrobię? No widzisz, takie proste, no poczekaj, no potrajbotam i zejdzie. No tak samo mi dogryzałeś. No i co? Roztrajbotam to. Słyszałeś takie słowa? Nie. Jak tropiszowie mówią, że mają roztrajbotane przyczepy do traktorów. Nie wiem, co to znaczy, ale sądząc po tym, jak jadą, to chyba to jest efekt, który chcemy tu uzyskać. No nie, stary, tego nie zrobimy. Zobacz, to jest ustalone. To tutaj siedzi w pozycji ustalonej, a ja próbuję to obkręcać. To nie ta metoda. No to nic, trzymaj, ja szarpię. Czekaj, ty ciągniesz, ja pcham, czy ja? Nie, ja ciągnę i ty ciągniesz. Dobra, no żebym się nie pomyliło. Powiem, że kawałek plastiku,
taki problem? No, kawałek, ale widzi pan jaki kawałek. No, no i mamy. Wyszło. To dawno nie było ruszane. Na gofa by se zapięli tak. Tak jest do tej pory. Masz kluciec, możesz go skleić po cichu albo kup po prostu nowy. Czyli na podstawie podwójnego wzoru mam kupić jednoczęściowy oryginał. Lubię tak. Takie misje. No i pasuje trochę płynu kupić do tego auta. I tak z 10 do na bidę, myślę. No to znajdę jakiś, wiesz? Po godzinie Adam wrócił do Bodzanowa z nową częścią i płynem chłodniczym. Tomek błyskawicznie zamontował nowy kruciec. Dobra, panowie, lejemy, bo nie mam czasu. Naprawdę nie mam czasu. Czas mnie goni niesamowicie. Do załatwienia pozostały jeszcze formalności. Do ile to wyszło? 250 zł dojazd, 250 zł godzina pracy. Pracowaliśmy 2 godziny, razem mamy 750 zł. Płyn plus kruciec, razem 150 zł. 750 plus 150. 900 zł. Wyszło mi tak samo. Z matematyki obydwoje byliśmy orły. A coś urwiemy z tego? Za dobre towarzystwo? Nie, za dobre towarzystwo to by można dopłacić. W ciągu 2 godzin Adam i Tomek wymienili kruciec od przewodu chłodniczego. Kierowca może wracać do pracy. No i co, jak ci się naprawia taki układ chłodniczy? Lubisz takie awarie? Jeden kruciec, dać płyn, odpowietrzyć i adios. Ale i rozebrać pół silnika, nie? Pół to się mówi klientowi, żeby wiesz, się wystarczył, że dużo roboty. Prawdę mówiąc, trochę śrub było. Co, jedziemy, nie? No jedziemy. Może ktoś inny zadzwoni znowu z układem chłodniczym.